Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. U nas jak zwykle 7 stopni. Zimno. No nie jest tak zimno. Zimno, zimno. Nie gadaj, że nie jest zimno, jak jest zimno. Nie jest ciepło. A to nie jest zawsze ciepło. Dzisiaj byłem z Majcią na spacerku. Jak byłem ubrany? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. W krótkich spodenkach, w koszulce z krótkim rękawem. Ty tak poszłeś rano? No, ale miałem bez rękawnik. Aha, to tak, dobrze. Że mi było ciepło. Tak, I w klapkach. Dobrze, że chociaż dobrze, że nie wychodzisz na ulicę i cię ludzie nie oglądają. Niech to nie, przecież do mostu doszłem. Ci patrzyli tak na mnie, no? Dziwnie. No nie wiem czemu. Co pomyśleli, co za wariant z samego rana, jak latem chodzi. Nie, no bez rękawnik miałem założony. No ale mieć krótkie spodenki i krótki rękawek. No. No. No i co? To coś z tego złego? Nie, u ciebie to nie. O, no i jak to miesiąc? Będzie was czekać hol. Hol zakupowy. A skąd? Właśnie nie wiem, gdzie pojedziemy z twoją mamą. Ja też nie. Do jakiegoś spożywczego. Twoja mama, stali widzowie wiedzą, raz w miesiącu robi zakupy. Chyba do Kaufa, nie? Takie większe po prostu zakupy. No bo jest zimno, my z Majcią zmarzniemy przez te półtora godziny. No, my z Majcią pójdziemy sobie do domu piechotką, na spacerek i później przyjdziemy, Becia ta cynk. A jaki ładny znowu autobus, ale pokupowali autobusy ładne. A czemu ty ciunkasz? Ale tam będzie pełno ludzi dzisiaj. A to nie, to jedziemy do tej w kropki do Biedronki tam na wylocie. No. Tam będzie pełno ludzi, ja nie dam rady później nawet przy kasie, wiesz? No ja wiem, to trzeba samemu wszystko robić. Zanim ja wyłożę, to tam już kasjerka kasuje i tam już się taka hałda zbiera. Nie wiem, czy w tym w Kauflandzie, wiesz, nie ma tych takich, tych, gdzie można odłożyć towar, wiesz? No nie ma. Tylko od razu musisz wkładać do koszyka. A jak masz dużo, dużo zakupów, to jest naprawdę to tak uciążliwe, że... Majcio, co ty tak ciumkasz tam? To pojedziemy chyba obwodnicą, nie? Będzie najszybciej. Mhm. Nie, chyba że twoja mama chce do apteki jeszcze, nie wiem. No to później pojedziemy do apteki. No na patrzę cały czas. Wiesz, gdzie jedziesz, tak? A gdzie wy płacicie pieniądze? A to i tak musimy tu jechać. Mm. A, zawsze. Amerykanie za nami jadą. Tak? No, z jedną lampą. Jednooki bandyta jedzie? No faktycznie, jedną lampę mają. I to już takie żółtko jak. No, taką żółtą. Bo to jest, żeby nie było go widać z góry. Trzeba mu, że ona chce się załatwić. No i my już po zakupach. Twoja mama dała słoiki, co jej noszę te. No widzicie, noszę w słoikach jedzenie. Dla Artka mamy słoiki oddała. Tu jest jeszcze jeden słoik. Bo i w słoikach, i w tych. W woreczkach, co nie? Także jak ktoś mi gada, że robię za duże zakupy, to mnie klatuje. Wcale nie robimy dużo. Twoja mama ci wzięła takie chleby ziarniste, trzy chleby ziarniste. Czekaj, wyciągniemy chleby. O, żeby dać tu drugi chleb ziarnisty i trzeci chleb ziarnisty. I od razu damy tutaj do tego chleba razowe bułki. 15 razowych bułek. Dobra.
Ciasto będzie tu i tu damy jeszcze, gdyby była śmietana, bo jeszcze śmietany tutaj ma. Dobra, znajdziemy zaraz. Znajdziemy. Kilogram gruszek, nie będę wam mówić cen, bo po prostu no nie pamiętam. Kilogram gruszek, ten wiem, że teraz bez promocji on kosztuje 20 zł, ten erytol twoja mała sobie wzięła do chłodzenia. Tak. Kilogram marchwi. Pełnoziarnisty taki makaron, świderki. Taki też pełnoziarnisty. Dorosał też pełnoziarnisty. I widzicie? Jak to się zmienia, zmienia. Taki też pełnoziarnisty. Cebuli trochę. Opowiem wam, po ile była cebula. Cebula jest po 5 zł za kilogram w Kauflandzie. Pomidorki, tu słuchajcie, tu wyszło 16 zł. Bo niby ten, ale to jest promocja, jest połowę ceny, także za te pomidorki nie za 13 zł za kilogram, tylko jest chyba 7 albo 6 zł za kilogram, bo to on odejmuje na kartę, bo jest limit na kartę. Kawa zbożowa, owoce w leśnych, herbatka. Tak, dwa razy rosół, ten, tutaj mamy smakuje, to sobie wzięła. Wzięła wędlinę, produkt, już wam mówię, wieprzowy, grubodrobiowy, w takim galaretce jakby, 20 deko czy 15, ser żółty, por. Telesfor. Tak, pola na telesfora, dobra. O, jest śmietana jedna, mała, jeszcze jedna gdzieś powinna być. Taki miks sałat na dwa razy. Tak, z żurawinką herbata, worki na śmieci 50. Taki z szynką, to są te pakowane takie, dwa razy sos ciemny i herbatka malinowa. Tak, jedna gorzka czekolada. O. Dobra, to jest następna torba. Jedno mleko. Takie. Dwa razy olej, dlatego co ma chciała litr oleju, ale drugi był gratis. No to wiesz, no to wzięliśmy dwa, co nie? No bo drugi tak był za darmo, olej to będzie miało na jakiś czas. Ziemniaki. Takie, takie, to domyślnie. Udka były po 9,49 za kilogram. 3 kilo udek. Tak. I to jest na cały miesiąc oczywiście. I 60 deko żeberek. To jest całe mięso. Kluski śląskie. Dwa razy. O. Tak, dwa razy. Kluski śląskie. Maślanka. Mleko. Jeden raz flaczki. Twoja mama też je lubi. Nas kopytka. Siatka pomarańczy. Może mi się to później nie da. Kostki rosołowe. Ten z szynki taki jeszcze jeden. Korzeń pietruszki był po 9,99, po 10 zł za kilogram. Korzeń pietruszki. Cztery buraczki takie, twoja mama se ściera do ziemniaczków. Neptun. Makrela w sosie pomidorowym. Nie wiem, jak ja to wzięłam. A, bo była z makrela w oleju. A druga podejrzewam, że były tak. Dwa razy ser typu włoskiego. Twoja mama bardzo lubi, więc jest dwa razy ser. Tak, to już tu będziemy kłaść, wiesz? To się nie urwało, to nie?
Kasza gryczana, duża paczka. Dwa razy papier toaletowy. Tu jest następna berlina, to taka z kurczaka w kurczak w galaretce. Dwa razy zwykłe masło. Śmietana jeszcze jedna mała. Tuńczyk w oleju. Malutki majonez. Gołąbki w sosie pomidorowym. Chusteczki. Ściereczki. Takie zwykłe. Pulpety w sosie pomidorowym. I taka już gotowa do sałatki, aby tylko dodać te ziemniaki, co nie? Aby tylko dodać ziemniaki i majonez, no i oczywiście wymieszać. A tam są moje zakupy. To są moje zakupy. Wzięłam kurczaka jednego. Kurczak był też w promocji. Za tego kurczaka dałam, już wam mówię, w promocji był niecałe 10 zł. Dałam za kurczak. A kurczak waży 1,80 kg. On pójdzie na rożę. Dwa razy maliny. Do tego. I jeden wzięłam. Rosół wołowy. Z czosnkiem i natką pietruszki. Nowość. Dobrze. I nic więcej. Ja nic więcej nie brałam, tylko to. Na ciasto ten i... Dobra. Ja z tym odjeżdżam. A zakupy ile? Te tutaj 430 zł. 430. Tak, te wszystko tutaj 430. Jadę, wiesz? I nawrócę, bo... No, inny. Mrganie pojechali. Jak będzie? Jest ciężko. Tam. Ciężko wyjechać, wiesz, ja teraz wyjadę. No, ciężko tu wyjechać w ogóle. No, i już wszystko załatwione. Musimy na rondo, żeby nawrócić, bo... Bo nie wiedział. Załatwione, apteka załatwiona. Także wszystko. Można wracać do domu. Także troszkę zakupy się twoje moje zmieniły. No, trochę inne. Tak, troszkę inne. Nie wziąłeś ani bułeczek słodkich, ani cukierków. Przerzuciła się na makaron razowy. Dlatego mówię zawsze, że starsi ludzie, oni sami sobie wybierają produkty, to co będą kupować. To co im smakuje, może raz tak, może raz tak. I 7 stopni cały czas idziesz? Majuni, jak się podobała, jak siedziała z panem z tyłu, ona zawsze się wtuli i siedzi taka ciunka. Bartek nie ma pcheł. Co nie? Znikły. Tak, znikły. Po tej tabletce faktycznie ta tabletka działa, bo nie ma. No, nie ma nic już. Tak, ja już i obszukałam mu i on przestał się drapać, polować na nie ząbkami. Także myślę, że ta tabletka, lepiej opłaca mi się wziąć tą tabletkę niż te kropelki, które w ogóle nie działały. Bringo! KS-y widzę, tu stawiają teraz.
Na cepenie. Potrzeba tłumaczyć. No, pochwal się, co tam gotujesz. Czy nie? Nie, nie pochwalę się, nie. Trzeba oglądać kanał Becia Gotuje. To ja powiem. Nie. Powiem. Nie. Powiem. Nie powiem? To nie dostaniesz jeść, jak powiesz. Słyszeliście? Jaki szantaż? No i dojeżdżamy do ale korka. Ale korek. Dobra. Co tu się wyrabia? Słuchajcie, robię rogale. Wiem, to nie są świętego Marcina. Bo są lepsze. Bo są właśnie lepsze. O. Ale będą naprawdę bardzo dobre. Nie są trudne do zrobienia. O. Takie malutkie. O, tutaj są. Jedna blaszka już zrobiona. Teraz robię tutaj, o, pokaż. Drugą blaszkę. Fajnie, szybko i prosto. Będzie oczywiście, albo już jest, albo będzie przepis na kanale Becia Gotuje. O. Naprawdę każdy może sobie powiedz, co masz w miseczce. No jak to co? Rogale z świętego Marcina są z białym makiem. I z czym? I co z czym? Z samym makiem? Tak. To jest gotowa masa makowa. Po co sobie utrudniać życie? Samym makiem akurat ta masa jest o smaku marcypanowym. I następny rogalik. O. Dobrze. Widzicie, pokazuję. Świetnie wychodzą. Będziemy oczywiście też próbować, co nie? Jak smakują. O. Tak. Łatwo, naprawdę, nie bójcie się i róbcie. Jak ceny tych rogali są tak duże, że normalnie szok. A to jest takie łatwe. I następny rogalik. Piękny, proszę. Czary mary i proszę. Ta-da. Rogaliki. Patrzcie, jakie rogale. Mówię wam, naprawdę pyszne. Jeżeli wiadomo, że te marcińskie rogale są drogie, a tu można sobie zrobić dużo taniej, naprawdę łatwo, szybko. I jak to się nazywa? I ciasto jest naprawdę bardzo fajne, zaraz wam pokażę w środku. Można je udekorować, na przykład tu te są migdały, tak? No i połowy już nie ma. No połowy, to wiadomo. Myśmy się podzielili. No podzieliliśmy się, no pewnie, że tak. Patrzcie, jakie fajne wychodzą. W środku jest biały mak. Można dołożyć sobie jeszcze tam skórkę pomarańczową, naprawdę orzechy, co tylko chcecie, co nie? My mamy biały mak i tam jest marcepan. A że jest wino, to my wiemy. Bo cały czas piszecie, że jest wino. Wiemy. Fajne, bo promocja patrzcie. Jest jakaś. No. Naprawdę bardzo fajne, mięciutkie, takie, nie, jest, są kruche, ale są naprawdę... Daj Malcie, mi nie musisz, nie? Zawsze jest ten, musisz coś chcieć. Na Fruzia? Pyszne. Fruzia, dobre? Tam Fruzia będzie zjadła. Tester sprawdził. Także na bardzo fajne. I powiem wam, bo mogą być pytania, bo tam jest na pół kilo mąki dwa opakowania drożdży. Nie czuć w ogóle drożdżami. Nie czuć wcale. Wcale. Patrzcie, jest takim jakimś czymś tam, bo ja nie wiem, co to jest. To są migdały. Migdały, no i z cukrem pudrem, migdały, tutaj oczywiście jest lukier zrobiony, normalny ten, cukier puder rozpuszczony z łyżeczką, dwoma łyżeczkami soku z cytryny.
Świetne. Jeżeli dacie w woreczek, to podejrzewam, że i 4-5 dni będą bardzo smaczne. Tutaj dzisiaj zrobili... A mówiłaś podczas jazdy też, że kaczkę robiłaś, nie? Tak. A co tam robisz na patelni? Patrzcie tutaj na patelni. Głowa, żeby nie strzeliło. Tu się wytapia tłuszcz nie z gęsi, z kaczki. Z gęsi jeszcze nie topiłam, będę topić. Ale skwaruszki są świetne. No. Patrzcie. I to przeleję oczywiście, to jest z kaczki, tak? Do słoiczka. Będzie później dodać, czy można dodać naprawdę do wszystkiego. Można dodać trochę do zupy, można dodać sobie posmarować pierogi, można sobie podsmażyć jajeczko na tym, co tylko chcecie. No dobra. Dobra, do brzegu. Ja ci zaradam do brzegu. I dzisiaj oczywiście, bo już słoik żeśmy, co żeśmy zrobili? To żeśmy zjedli. 3 cytryny i miód. Już. Wyciumali żeśmy. Tak, wyciumali. Jak mamy coś takiego, to my szybko wyciumamy to. Także. Gdzie mamy pić? Dziewczynka poszła pić. Ja mam dać imbiru, ale nie dałam. Nie, że zapomniałam, ale tak myślałam, że może będzie za ostre, bo pijemy jeszcze wodę z tym. Z cynamonem. Z cynamonem. Kto tu się tak awanturuje? Co? Jedna pani się cały czas pyta, co to za cynamon? No, pokaż może. No, bo to chyba już 2 albo 3 razy. Droga pani, to jest taki cynamon, taki. Tu nic więcej nie pisze. Z Dino. Pokaż z boku, ile go jest. Dużo. 15 zł kosztuje. Mhm. O, naprawdę jest dużo. Dużo jest tego cynamonu. Pisze 125 gram, ale kora cynamonu jest bardzo leciutka, bo to jest susz. I wystarczy taką jedną zalać. Jeżeli zalejecie zimną wodą, to będzie takie łagodniejsze. Jak zalejecie wrzątkiem, to będziecie mieli bardziej takie pikantne, ale powiem wam, że to wpada w słodycz. I ja sobie to trzymam i ja to dolewam troszeczkę do kubka, resztę wody po prostu przygotowanej i piję. Bardzo dobre dla cukrzyków, co nie? Czekaj, bo ta cerka jest za. I taką korę to zalewacie, my już chyba z 10 razy żeśmy zalali. No i cały czas puszcza. I cały czas puszcza. Z 10 razy, jeszcze może z 10 zalejemy. Chodź tu zobacz tą, tancerkę naszą. Dobra, tancereczko kochana. No, chodź, bo będziesz się żegnać, bo pani tak. Nie może coś. Tak, tak, ty się pożegnaj, bo pani się rozgadała jak zwykle. Tak, no. Także nie zapomnijcie łapkę w górę, zasubskrybować kanału, żeby się rozwijał. Dziękujemy bardzo za każdy tak komentarz. Dziękujemy też bardzo. No, trudno, nie chcecie dać łapki, to dajcie serduszko. Przeżyję to jakoś. No, także do zobaczenia. No. Papa. Papa. Maja, powiedz papa.